Cześć, z tej strony Przemyt, witam was w trzecim już dzisiaj odcinku z maratonu sobotniego. To jest odcinek z godziny 16. Jak widzimy, jesteśmy na serwerze Multi Theft Auto. Jezu, FPS troszkę spadło, ale trudno. I jak widzicie, jestem w PR. Odeszłem z OSP. Jakby mogliście zobaczyć na ostatnim live'ie. I ciekawe, co będzie. Razem dzisiaj ze mną w ekipie jest Marko, znany również jako Kokoszek na moim kanale. Witam. I czekamy w sumie teraz na jakieś... może zarządzenie, nie wiem. Ciekawe gdzie. W ogóle przedstawię wam te 99, zgłoś dla P01. Zgłaszam. Posłuchaj, uda się alarmowo na odcinku autostrady Ford Carson Las Venturas, wypadek samochodu osobowego, nieznana liczba osób poszkodowanych, wysyłam tam zastęp straży pożarnej wraz z policją. Marko, sorry, niż tą karetkę wiech siadłem. Dawaj, jedziemy. Dobra, wsiadam. Przyjąłem, udajemy się. Proszę. Nie lubię tą karetką wyjeżdżać. Światła. Wiem, ale nie lubię tą karetką wyjeżdżać. Dobra, jedziesz. Jedziemy. Zgłaszam się, 999. Wow. Zanim natrafić. Zjedź na drugi pas. I fiamy. Drugie. Zjedź na pobocze, tak bardzo. Na pobocze. Drugi pas. Zgodzimy na miejscu. P01 na miejscu, słuchaj, dwie osoby poszkodowane są. Gosiu! Przyjąłem P01. Dobra, dzień. Wiedź tam bardziej do tego. Gdzie do tego? 999 do P02, zgłoś się. Zgłaszam się. Udaj się alarmowo na wypadek samochodu osobowego. Dobra, chyba policja przyjechała już. Na Adventura. Jedna osoba poszkodowana dla was. Pod wiaduktem znajdziecie, tam już jest P01. Zjedź tak bardziej na pobocze, jak ten żółtym. Dobra, żółtym aci. My jesteśmy... Dobra, niech policja zabezpiecza. Czekaj, cofać trochę, co muszę. Dobra, po... Ile osób poszkodowanych to jest? Dwie. Widzę dwie. W ogóle utrudniony dostęp, więc... Nie podchodź, bo grozi wybucha. Wiem, chodź się. Chodź tu do mnie, wyciągnij torbę. Czekaj. Wow, wow, wow. W ogóle mi jakoś zaczęło to. Jak ja też piszę. Poczekaj, wezmę plecak. Nie wiem, szyny brać? Wezmę szyny. Plecak mam, szyny i co? Dobra, dlaczego resztę weźmiemy później? Podłożymy szyny. Pięknie. Dobra, gdzie jest to PSP? W drodze, prawdopodobnie. Wiesz, Perry zawsze musi, Perry zawsze pierwsze. No tak, my w sumie mamy dalej, bo to jestem taki na górze, jestem skierowany w stronę tego czerwonego kuta, jak gdyby. I... Podnieś. A my jesteśmy bliżej, więc... Czy to słychać. Chyba ja jadę. Tak. Czy to chyba... albo P02. Ciekawe, czy kto będzie pierwszy, P01? P02 są pierwsi. Ale słychać. 99 dla P02. Zgłaszam, 9999. Dojechaliśmy na miejsce. Przyjąłem. W ogóle jeszcze PSP nie ma. PSP jedzie od przeciwnej strony. Nie wiem, od... No jadę.
Jacka nie ukazać. Ej, weź nasze, weź szyny, weź szyny. Bo musimy zaparkować. Do karetki podejdź, nie? Strefa bezpieczna. Wiem. Dobra, czekamy. Dobra, ciekawe czy... Dwóch poszkodowanych mamy. Dwójkę poszkodowanych. W ogóle jeden policjant. Jest rekrutacja do policji, można wbić do nich. No wiem, właśnie też jest rekrutacja. Jeśli chcecie na tym serwerze pograć, to znajdziecie do forum, odnośnie tego serwera, wszystko znajdziecie odpowiednie linki w opisie, więc naprawdę, możecie, nie wiem. No, w sumie perów jest dużo, więc nie będzie. Problem rekrutacji, ale zobaczcie, do takiej straży. Prawda. Takim fajnym wozem, jak oni załączą zaraz pompę hydrauliczną, wam uszy odpadą, ale naprawdę. Autopompę. No, o, przed chwilą załączyli. To jest... Macie, to jest genialne. Ja mam plecak, tutaj mają pompę. Dobra. Tam ja mają w ogóle te... Takie, jak zawsze dzieje wszystko. Nie powinien. Odłóż noszę przy karetce. Będziemy go brać na noszę. Dobra. Na deskę, sorry. Na deskę będziemy brać. Tutaj za szyny głowy. Tak, tutaj odłóż szyny. Tutaj są, będzie to są te nowe szyny? Bezpieczna. Nie, to są nie, tak. Nie szyny, tylko tak, te. Ta nowa deska. Fajna. Ja też jest fajnym podaczkiem. Tylko paliweczka. Plecak, prawda? Plecak R1. No, ja tak to robię. Ugaszony. Wiadomo, jak tutaj ktoś na kolach nie może. Dobra, poczekaj. Sprawdzamy dostęp do drzwi. To chyba straż musi sprawdzić. Tak. Zaraz ich przejmiemy. A, odkłada linię szpiła na tarcie. No dobra, ciekawe. Ciekawe co oni zrobią, powinni wziąć chyba pompę hydrauliczną. Wyciągnij kołnierz z karetki. Dobra. A to kołnierz chyba powinniśmy mieć na tym. Nie, w karetce. W karetce zostawiłem. Dobra. Dobra, mam kogoś. Trzymaj go w ręce. Trzymam, trzymam. Dobra, trzymaj ich, założysz temu. Oni biorą tego dostęp pasażera, a my bierzemy kierowcę. Czekaj, dobra. Który z kierowcą? B02, kogo bierzecie? Kierowcę czy pasażera? Ponawiam, B02, kogo pasażera. Bierzecie? Pasażera. Przyjąłem, to my zajmiemy się kierowcą. Kierowcą. No, to wie, że pójdzie PH pójdzie w ruch. No już, wyciągają noży co rozpierać, więc pójdzie. PH, czyli pompa hydrauliczna. Tak. Poczekaj, odło. Fajny plecaczek. Tylko po co oni wzięli ten dwie torby R1? Plecak i torbę. Nie wiem, ja głównie plecak to masz takie prawie to samo, co masz w B01 dla 999. Zgłosisz się? Zgłaś. Zgłasza się. Jak wygląda sytuacja na miejscu zdarzenia? Słuchaj, PSP zaczyna ich pomału wyciągać, zaczyna otwierać drzwi. Będziemy teraz ich przejmować. Jak już zrozumiałeś? Przyjąłem bez odbioru. Dobre, bez odbioru. No spoko. Wiesz, on dopiero co z dzisiaj akademię skończy. Wiem. Ty też, więc będziesz cicho. Cichaj. Miałeś chyba najlepszy wynik, chyba będziesz miał. No widzicie. O, jak pięknie. Oni wzięli odcinek, żeby to jako tako wyglądało. W ogóle... Dobra, otworam to wiem. No, to jest...
Pewnie zaraz pokaże się niedaleko, to jest moja e-trackera firma transportowa, więc wiecie, może kolejny odcinek już o 18:00 pojawi się ostatni, jest MTA ostatnie, zobaczymy. Co nie, Marko? Bo ile, no dość sporo jest tych osób. Aż 7 z PR-ów. OSP nikogo nie ma. Jak ja byłem w OSP, to dopiero było osób. Tak, ale nie było PSP. No. A teraz każdy przyszedł do PR-u. Znaczy, rekrutacja dopiero co była. No dokładnie, więc... Tam. Oni otworzyli, czy co? Czekaj, idę się spytać. Ha, chyba otwierają. Ja. A no, bo ten... Pasek poszedł. Czekaj, my będziemy od tej strony. Tak, bo my... Zaraz. Dokładnie. My musimy z drugiej, bo my bierzemy kierowcę. Tu jest kierowca. Nie. Spójrz sobie na FP. Gdzie jest kierownica? Farfan prowadził. Zobacz sobie nawet tutaj. A nie, bo mi gadałem, to oni ten biorą tego kierowcę, my pasażera. Dobra. Wiesz? I później tego, ja z nim gadałem, jak tam no gdzieś latałeś. To niech ten. Wezmą mi. Dobra, chodź tu. Tego można brać? Okej. Okay. Załóż mu kołnierz. Dobra, zakładam. Kołnierz mu załóż. Dobra, i co? Wyciągamy go? Na noszach. Chwila. Wyciągam. Dobra. Bo w ogóle jak to się zbugowało. To ogólnie fajnie. A bo ja nie. Bo ja kręcz. O. Bo to tak ogólnie fajnie wygląda. Weź ten. Stań. I to tak ogólnie wygląda teraz. Nowe nosze, bardzo fajne. Weź się przejść z tym. Marko. O, widzicie? To jest bardzo fajne. To jest w ogóle serwer Rescue Team, więc bardzo fajnie. Dobra, szybko, szybko. To w sumie trochę czasu antenowego mamy. Mało. Bo to już 20 minut nagrywania. Dobra. WSC. Wyczuwam, słyszę, czuję. To są bardzo mądre, teraz wykonują badania. Dobra, rób badanie w USC. O Jezu, nie, chyba chat się zlogował. Pokazało to, czy nie? Nie. Dobra, teraz. Tu jest. Jest oddech. Ciekawe, czy jest oddech, czy nie. No. Tak. Czyli co, bicie serca sprawdzamy. Co ty już, Marko, sprawdź, ja urazówkę zrobię. Dobra, to robię podstawowe parametry, to robisz urazówkę. Nie. Dobra, to na dół, do powinien zrobić, a nie. W ogóle straszył się, gdzieś przemieszcza. Brak urazów. Może mieć. No tak. To czekaj, zrób reakcję ziemi. Okej. Dobra, z pozytywną.
Czyli co, zabierzemy go na obserwację ewentualnie. Jeszcze saturację, cukier i źrenice. Źrenice już ma, czyli pozytywny. Coś tam? Wynik ciśnienia. Nie, to jest pozytywny wynik ciśnienia. To tylko reakcja źrenice. No robiłem. Czekaj. To cukier. Czekaj. Bo chyba nie odpisał. A, oni strzelają, czyli oni mają fajnie. W ogóle gdzie oni są? A. I czemu oni przy naszej kartce to robią? W P01? Prawidłowa. Czyli w sumie nic nie jest. Przytomności nie ma. Dobra. Muszę przygotować ten. Jeszcze ja nie... mogę zrobić, jak chcesz. Nie. Dobra. Przygotowuję do nakłucia. Teraz. Teraz muszę pobrać na nakłuć palce i pobrać. Kropkę krwi na pasek. Dobra, saturacja jest. To sprawdza się cukier, ja idę po ten noszę. A oni tutaj robią. Jak, w jakich tych jednostkach podaje się ten cukier? Ale co cukier w jednostkach? No, że jaki wynik? 120 to prawidłowy. Okej. No, Dorek, halo. Nie wiem. 120, obniżymy. Dobra. Weźmiemy go na obserwację do szpitala. Szynę wezmę. Ja mam Czekaj, wezmę plecak, odłożę. No, dobra, na 3. Okej, okay. Raz. 2, a 3. Dobra. Tylko trochę w niedobrym miejscu powinniśmy go wziąć na tym. Na desce go przenieść, bo zobacz co tutaj jest. Barierka. Czekaj, ja odjadę w ogóle. Dobra, odjadę. Odjadę, bo oni tam strzelają. Cofnij do mnie. Dobra. Cofnij do mnie. Jeszcze. Dzięki. Dobra, mamy go. Przedam, zamknij z tyłu, zamknij drzwi. Dobra. Dobra, jedziemy na sygnał. Ja do szpitala. P01, daj się z poszkodowanym do szpitala. Na szpitalny. 999, poszkodowanego. Dobry. Stabilny. Jest stabilny. No, pomyliły mi się drogi. Te sperki chciałeś jechać. No. A w ogóle chyba plecak mam jakoś. Jak fajnie się kupuje. W ogóle jak to się fajnie rozmywa przy tym. Przy wyższych prędkościach. Dobry kierowca. Działo powalone właśnie. Z drugiej strony. No to trzeba zgłosić tym. Przemyt może być czy nie? Co może być? A co się nachwyca? Jeszcze nagranie trwa, więc poczekaj, dobra. Ty wychodź, ja powiadomię ich. P01 dla 998. Dobra. 999 dla P01. Albo nie, dobra, przepraszam, błędny komunikat. Ojej, ja nie mogę tak pisać.
Przemiany to pod SPR-kę, nie? Tak, idziemy do SPR-ki, tylko ja im pogadę mijam. Dobra, zgłosimy, wracamy. Prawidłowo. Dobra. Głoś, że tam powracamy. PZR-dom daje się z poszkodowanym do... Udajemy się do SPR. Przyjąłem zbioru. Co ty zrobiłeś? To było genialne. Ja tu klikłem. No, dobra. Czyli nasz dzień... Nie taki drift. Dobra, nie drift, spokojnie. Taka. Czyli tak wygląda nasz dzień. XD. Ten z Kacpra był Oscar. Pozdrawiam. I tym oto sposobem dotrwaliśmy do końca odcinka. Dziękuję wszystkim oglądającym za to, że jesteście teraz w tym momencie. Jeżeli to widzicie, super. Całe przedsięwzięcie nie udało się bez tych wszystkich osób, tutaj naszego dyspozytora świetnego. Dwóch oczywiście poszkodowanych, akurat tutaj jeden. No, niestety nam się trafił taki niewymagający, bo naprawdę tutaj Farfan się postarał. Oczywiście naszego świadka, ekipy P01, gdzie ja byłem m.in. w składzie i dobrze znany na kanale Kokoszek. Pana policjanta Derkosa w nieoznakowanym. Państwowej Straży Pożarnej ekipy P02, więc wszystkim dziękuję serdecznie, zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę. I pamiętajcie, kolejny film dzisiaj o godzinie 18:00, to jest będzie już kończący dzisiejszy maraton. I pamiętajcie, jutrzejszego dnia tak samo jak w dniu dzisiejszym będzie maraton. Więc trzymajcie się i cześć!